przodu para toruńska. Zmarzlik rusza do boju. Zmarzlik już będzie kąsał, już wyciągnięty jak struna. Już odwozi przed Pełskiego, już go wyprzedził. Już rzuca się za Miedzińskim. Rafał Karczmarz próbuje jeszcze skorzystać z tego, że przed Pełskim wyrzucony. Zmarzlik jest na miejscu drugim. Podjeżdża pod Miedzińskiego. Już teraz, czy jeszcze nie? Już teraz! Odwozi Miedzińskiego i już jest Bartosz Zmarzlik z przodu, ale wściekły. On jest wściekły na to, że zepsuł mu się motocykl, a obrywają Bogu ducha winni torunianie. Ta liga jest bardzo wyrównana, tych przełomów miałem bodajże dwa w tym roku i mówię, no to były moje 19 zawody w tym roku. W najlepszych czasach miałem już ponad jakby 50, więc jest różnica, no ale staram się brać to jak wszystko jak jest i dzisiaj się udało i super, cieszę się bardzo. No i rozpoczyna się walka i w tej chwili na dwóch pierwszych miejscach zawodnicy goście, ale teraz przedzierajcie, Przemysław Pawlicki, nieprawdopodobnie, kapitalna szarża między dwoma lwami, nie bał się tam włożyć motocykla i wychodzi w tej chwili także na trzecią pozycję Krzysztof Kasprzak, on też chce swoją cegiełkę dołożyć do tego utrzymania, nieprawdopodobne emocje i proszę Państwa, stało się, GKM Grudziądz obronił miejsce w żużlowej ekstralidze w ostatnim biegu, pieczętując swoje pozostanie na kolejny sezon. Tutaj dzieją się w tej chwili nieprawdopodobne sceny radości.